Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skiba i witam Państwa serdecznie w czwartym, już noworocznym odcinku serii Rynkowe Tankowanie, programu, w którym wraz z gościem, panem Andrzejem Szcześniakiem, ekspertem rynku paliw, analizujemy aktualną sytuację na rynku ropy. Dzień dobry. Dobry, witam. Ja w ramach wprowadzenia zaznaczę, że planowo, gdy tworzyłem założenia tego programu, chciałem skupiać się na bardziej uniwersalnych prawach rynku ropy, analizować rzeczy, które są stałe, wpływają gdzieś tam w tle na cenę ropy. Natomiast no, w obecnej sytuacji, kiedy tak naprawdę co miesiąc losy światowej produkcji wiszą na włosku, ciężko tej bieżączki, ciężko jej nie poruszać. No i właśnie, kilka dni temu zakończyło się kolejne spotkanie grupy OPEC+, które zakończyło się dosyć niespodziewanym rezultatem, ponieważ co prawda grupa nie zwiększy ani nie zmniejszy produkcji wyraźnie w lutym i w marcu, natomiast kraje jak Kazachstan i Rosja otrzymały zgodę na nieznaczne, ale zwiększenie produkcji. Ciężar wyrównania tych kwot weźmie na siebie Arabia Saudyjska i pytanie do pana, panie Andrzeju, czy według pana jest to oznaka słabości Arabii Saudyjskiej, która gdzieś może, czując niepewność co do nowej administracji amerykańskiej, szuka sobie opcji B w postaci bezpiecznych stosunków z Rosją? Och, chyba nie. Moim zdaniem jest to zupełnie, trzeba patrzeć w innym kierunku. Znaczy, po pierwsze, oczywiście zmienia się administracja amerykańska. No, zmienia się w trudach, jak widzieliśmy niedawno, i boleściach, i nawet ofiary są śmiertelne. Natomiast jest to ciągle ta sama administracja amerykańska. I Arabia Saudyjska, wbrew pogłoskom o jej śmierci jako tego decydenta o światowym rynku ropy, wcale się nie poddaje. To znaczy, ona jakby dowiodła tą decyzją, że to Arabowie, Saudowie rozdają karty. Oczywiście pod jakby pewnymi warunkami, ale to Arabia Saudyjska po pierwsze wzięła na siebie ciężar gry globalnej, ponieważ ustąpiła tym graczom, lekko ustąpiła tym graczom, których no, nie mogła, znaczy których nieuwzględnienie żądań oznaczałoby koniec porozumienia OPEC+, no, co byłoby katastrofą dla Arabii Saudyjskiej i dla wszystkich tych uczestników. Natomiast sama wzięła na siebie ciężar tego, żeby rynki finansowe przede wszystkim, bo to jest zupełnie osobna dzisiaj historia, były zadowolone. I oczywiście udało jej się to osiągnąć. Wiadomo, cena ropy tam chyba 3 dolary w ciągu, tam błyskawicznie poszła w górę od tej decyzji. Natomiast tutaj jest pewne głębokie uwarunkowanie. Po pierwsze, jak sobie przypomnimy, co się działo prawie rok temu, czyli 1 kwietnia, kiedy no, jeszcze marzec, prawda, te rozgrywki saudo-rosyjskie i 1 kwietnia, kiedy wielka flotylla Arabii Saudyjskiej wyruszyła głównie do Stanów Zjednoczonych z ogromnymi ilościami ropy. Dzisiaj można się pośmiać, że Arabia Saudyjska jakby wycofała się, czy została wypchnięta dokładniej z amerykańskiego rynku ropy, bo ostatni tydzień oznaczał pierwszy w historii tam od 30 kilku lat tydzień, kiedy Arabia Saudyjska nie dostarczyła ani kropli ropy Stanom Zjednoczonym. To jest potężny zwrot no, geopolityczno-geoekonomiczny, który od lat narastał, natomiast dzisiaj osiąga on już to swoje apogeum. To znaczy, Arabia Saudyjska nie jest potrzebna Stanom Zjednoczonym jako ten dostawca ropy, ale jednocześnie Arabia Saudyjska jednak no, jest w pewnym amerykańskim planie. I ja bym się tutaj przyczynił, no bo bierze na siebie ciężar. Ten ciężar Saudów kosztuje. Jeżeli popatrzymy sobie na ten rynek sprzedaży, eksportu saudyjskiej ropy, no, widzimy tam ponad 7 milionów baryłek dziennie. Przypomnę, to jest razy więcej niż Polska zużywa ropy. To jest eksport arabskiej ropy, 7 milionów baryłek dziennie. I to jest kwota, która po prostu przy ruchach cen albo o dolarach już mówimy, wzrasta albo spada. No i oczywiście to jest ciężar, bo 1/7 wycofać z rynku, no to żadna podwyżka ropy no, musiałaby do 60 podskoczyć, żeby to Saudom zrekompensować. Czyli Saudowie biorą na siebie koszt tego jakby ograniczenia własnej produkcji, jednocześnie ustępując z lekka tym graczom, którzy po prostu już postawili twarde warunki. I dlaczego tak się dzieje? No, moim
zdaniem koszt jest kosztem dla Arabii Saudyjskiej mało zauważalny przy tych jej zasobach finansowych. Natomiast problem jest taki, że dzisiaj na tym Bliskim Wschodzie, tym rejonie Zatoki, w świecie tego Greater Middle East, jak to mamy, zachodzą potężne zmiany. I to jest końcówka amerykańskiej administracji Trumpa, która moim zdaniem niewiele będzie zmieniona przy Bidenie. Zmienią się tylko narzędzia, natomiast cele są te same. Polegające na tym, że proszę zauważyć, ostatnie dni mamy takie dwa podstawowe wydarzenia. Po pierwsze, kilka krajów arabskich, które do tej pory na przykład nie uznawały Izraela, zawiązały z nim pewne sojusze strategiczne i to jest pod egidą amerykańską. I to jest oczywiste, że Amerykanie po prostu to wycisnęli z Arabów, bo to nie Saudowie, a Saudowie chyba na końcu się na to zdecydują. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest moim zdaniem ważniejsza. Otóż kilka dni temu zakończyła się taka blokada Kataru. I tutaj jest to o wiele ważniejsze, ponieważ też strony doszły do porozumienia, blokada się skończyła, Katar przestał być jak gdyby otoczonym jakby krajem, który nie miał kontaktu ze światem lądowego przynajmniej. I tutaj jest to, moim zdaniem to jest tło tego dzisiejszego, znaczy niedawnej decyzji. To znaczy Saudowie, grając w dużej grze amerykańskiej właśnie na tym Greater Middle East, po prostu w pakiecie mieli też to zachowanie, żeby zachować stabilność globalnej ropy, żeby nie dać powodu rynkom finansowym do odwrotu od ropy naftowej, do skracania swoich pozycji i oczywiście spadku cen ropy. Także myślę, że to jest tą podstawową, fundamentalną przyczyną, a te technikalia, no to mogliśmy już troszeczkę oglądać i już co nieco wiemy z tych doniesień prasowych. Tak, nie jest tajemnicą, że Saudowie mają znacznie większą elastyczność w dopasowaniu swojej produkcji względem Rosjan. I właśnie firmy rosyjskie firmy wydobywcze są jednymi z najbardziej poszkodowanych przez wprowadzone ograniczenia, o czym mówi się coraz głośniej w samej Rosji. I co prawda o tym już kiedyś rozmawialiśmy, ale dosyć dawno i nie w tym formacie. I chciałbym poprosić pana, żeby przybliżyć naszym widzom specyfikę rosyjskiego wydobycia pod kątem właśnie geologicznym, klimatycznym, kosztowym. Dlaczego jest ona zupełnie inna niż chociażby saudyjska? Arabia Saudyjska ma to, co się nie tajną, ale taką globalną bronią. To się nazywa spare capacity, czyli przy mikroskopijnych kosztach rzędu tam od dolara do 2,5-3 dolarów kosztów wydobycia baryłki ropy, ma też takie złoża, które może jakby być przykręcać zawór, czy zmniejszać wydobycie, lub odkręcać zawór. A poza tym ma ogromne magazyny, które umożliwiają tą elastyczność jakby eksportową. I to jest podstawowa broń. Ja bym przypomniał lata 80., kiedy Arabia Saudyjska wzięła całkowicie na siebie ciężar utrzymywania wysokich cen ropy. Doszło do tego, że w 85., w 2006 roku Arabia Saudyjska wykorzystywała 1/3, 30 kilka procent swoich mocy wydobywczych. Po prostu te możliwości Arabia Saudyjska ma z powodów geologii, z powodów taniości wydobycia, no i oczywiście roli globalnej, czy roli wobec Stanów Zjednoczonych, którą w tym sojuszu z Amerykanami odgrywa. I to jest ich potęga. Natomiast Rosja to zupełnie inna historia. Rosja ma po pierwsze, ma też kilka złóż starych jeszcze z czasów radzieckich, które też, no powiedzmy, w przybliżeniu mają podobne koszty jak saudyjskie, trochę wyższe i mają też podobną elastyczność. Ale to są złoża, dzisiaj zmniejszają wydobycie, nie są tak elastyczne. Poza tym duża część wydobycia rosyjskiego jest ze złóż, no powiedzmy, takich małych i mało sterowalnych. Znaczy złoże, wydobycie ropy polega na tym, że się umożliwia wyjście ropy, która jest pod pewnym ciśnieniem, nie tylko ropy, gazów też, ale przede wszystkim w tych złożach ropy, na powierzchnię. Ona ma własne ciśnienie i ona po przebiciu się przez tą osłonę wiertłem, ona po prostu, ropa wychodzi na zewnątrz. Natomiast w Rosji koszt, nawet geologiczny koszt tego wydobycia jest znacznie wyższy. To znaczy po pierwsze, duża część rosyjskiej ropy jest na wiecznej zmarzlinie. I tam generalnie przykręcanie lub odkręcanie zaworów to jest duża operacja, która może doprowadzić nawet do uszkodzenia złóż, nie mówiąc o kosztach zaczopowania czy zmniejszenia wydobycia, bo to oznacza, że to złoże może zostać w ostatecznym przypadku zniszczone.
I to jest podstawowe ograniczenie rosyjskiego wydobycia. I z tym właśnie Rosjanie mieli największy kłopot. Oni to oczywiście wymusili, znaczy prezydent Putin wymusił z Sieczina, czyli szefa Rosniefti, bo to Rosnieft też wzięła na siebie największy ciężar tych ograniczeń, czyli ten rosyjski największy koncern naftowy, państwowy, znaczy przynajmniej w większości własności państwowej. I Rosjanie, warto przypomnieć, dlaczego doszło do tej wojny rok temu między Saudami a Rosjanami. Otóż Sieczin, który odgrywał główną rolę, wtedy mówił tak. Tak, no my, prawda, pompujemy tą ropę, gramy z Saudami w ograniczeniu podaży na rynek, a tymczasem pasą, niektórych no już doszli w pewnym momencie do 13 milionów baryłek ropy, czyli przeskoczyli Rosję, przeskoczyli Saudi Arabię. I to jest tak. I Sieczyn był tym motorem tego ograniczenia i tej wojny z Saudami właśnie z marca ubiegłego roku. I teraz co się dzieje? Narastają przez ten prawie rok już takie bardzo mocne tendencje w Rosji, żeby po pierwsze ograniczyć szkody, które w tych złożach są wyrządzane, bo to jest oczywiste, że tam bezkarnie, nie tak jak w Saudi Arabii, bezkarnie takich ograniczeń robić nie można. Po prostu za to rosyjskie firmy płacą. Płacą oczywiście zmniejszeniem przychodów, ale płacą też geologicznie, ponieważ one mają ogromne, coraz większe zapasy, bo tam wiercenia idą dalej. Duże ograniczenia, tam dochodziło do 27% wydobycia, czyli to jest potęga, 1/4 wydobycie trzeba ograniczyć. I oczywiście mówię o tych szkodach i finansowych w sensie technicznym wydobycia, a nawet geologicznym. Rosja sobie z tym jakoś poradziła, ale tam oczywiście narastały te parcie tych producentów na to, żeby z tym skończyć. No ale to ma swoje skutki, to znaczy decyzja Arabii Saudyjskiej była racjonalna. Osiągnęli to, że Rosjanie jakby zmniejszyło się parcie w Rosji na zwiększenie wydobycia, bo trochę zwiększą, a jednocześnie Arabia Saudyjska osiągnęła swoje globalne, czy powiedzmy tam amerykańskie cele. Tak, natomiast w skali całej produkcji w Rosji ta zmiana jest dosyć symboliczna, bo to jest 130 tysięcy baryłek na przestrzeni 2 miesięcy. No i chciałbym zapytać, na jak długo ta decyzja zadowoli rosyjskich producentów, kiedy pojawi się kolejna presja, czy już w marcu będzie akurat rocznica tej słynnej wojny cenowej, czy pojawi się dalsza presja ze strony Rosjan na zwiększenie produkcji. Oczywiście Rosja, że sytuacja gospodarcza będzie postępować zgodnie też z planem. Presja zależy od rynku, to znaczy po pierwsze od popytu, to wiadomo, ta zaraza się jakby przedłuża i rozwleka w czasie, co ogranicza konsumpcję. Warto przypomnieć, że jednak świat stracił 8-9% konsumpcji ropy, to jest znaczący, a takie kraje jak Stany Zjednoczone czy region Unia Europejska straciły 15-16% konsumpcji, także to jest podstawowy czynnik i tego nie wiadomo, jak to się będzie rozwijało, ale jest jeszcze ważniejszy czynnik, o którym już trochę mówiłem, to znaczy na ile amerykańscy nafciarze jak gdyby ogarną się po tym szoku, prawda? Bo oni przeżyli szok, tam spadło z 13 milionów do poniżej 11, czyli około prawie 20%, czyli tak jest lepiej niż w Rosji czy w Arabii Saudyjskiej, ale spadło wydobycie. I teraz jest pytanie, czy Stany Zjednoczone odbudują łatwo swoje wydobycie? Moim zdaniem nie będzie to takie łatwe z tych przyczyn, o których już powszechnie wiadomo. Zmienia się amerykańska ekipa rządząca i zmienia się też nastawienie świata finansów, to znaczy tego wielkiego kapitału, który, przypomnę, jest autorem tego boomu shale gas and shale oil w Stanach Zjednoczonych. Bez potężnego zastrzyku kapitału, z dużymi stratami, bo te dochody z tych złóż czy z wydobycia ropy wcale nie są imponujące. Tam straty, bankructwa, jakby spisanie aktywów jest po prostu tak ogromne, że trudno policzyć, bo tego nikt nie policzył, czy się tak w ostatecznym rachunku rozlicza na plus czy na minus. Także to jest podstawowy czynnik, czyli czy amerykański kapitał, już pod inną władzą polityczną, zdecyduje się na tak duży zastrzyk finansowy dla nafciarzy.
To moim zdaniem nie, ponieważ oczywiście Biden będzie bardzo ostro napierał na to, żeby ograniczyć wydobycie ropy. No już nie mówię o węglu, bo to już praktycznie martwy. Natomiast ropy i gazu będzie po prostu chciał zrobić miejsce w tym miksie energetycznym dla zielonej energii. W związku z tym ewidentnym sposobem na to jest podcięcie ich od finansowania. Zresztą takie tendencje były, te wielkie firmy finansowe, tam były protesty republikanów z tego powodu, ale jak Biden obejmie władzę, no to można powiedzieć, że to można sobie protestować, natomiast władza będzie realna, że tak powiem, realizowała swoje cele. I moim zdaniem ta jakby ten boom amerykański się nie odbuduje. Ameryka będzie tam, powiedzmy, balansowała 10 milionów baryłek dziennie plus, a jeżeli rzeczywiście zostaną wprowadzone te zielone, jakby powiedzieć, finanse, zielone preferencje, no to ropa naftowa amerykańska przestanie być takim agresywnym graczem, jak była do tej pory. To jest nawet w amerykańskich prognozach w tej chwili widać, że oni, amerykańska administracja energetyczna planuje, znaczy przewiduje około spadek o kilka procent wydobycia w przyszłym roku wobec tego roku, a przypomnę, że w tym roku spadek był już dosyć znaczący w wydobyciu. Także moim zdaniem to będzie zależało właśnie od rozwoju amerykańskiego rynku i wtedy Rosjanie powiedzą, dobrze, Ameryka się nie rozwija, my nie musimy aż tak przejść do przodu i odzyskiwać te rynki, które straciliśmy. I to parcie będzie niewielkie, czyli ten dojście do, jakby powiedzieć, bilansu w tym roku zachwiany będzie łagodniejsze, a nagrodą będą wyższe ceny ropy, bo warto pamiętać, że podstawowym warunkiem tej promocji zielonej energii jest to, żeby ropa była droga, ponieważ ropa i gaz jednocześnie drogie powodują to, że konkurencyjne źródło energii jest po prostu no, niekonkurencyjne, czyli drogie. Jak się jeszcze je obłoży jakimiś opłatami, utrudni im się wydobycie, no, różne utrudnienia można sobie wymyślać, obłoży jakimś podatkiem, tak jak na przykład w Polsce węgiel obłożono kosztem emisji CO2, no to wtedy już można powiedzieć, że miejsce na rynku dla zielonej energii jest, że warunki rozwoju energii, jak powiedzieć, tej konwencjonalnej z ropy naftowej są pogorszone i co najważniejsze, to chyba w tamtym wydaniu mówiliśmy o tym, że to zaplecze Trumpa, który według mnie będzie odgrywał bardzo ważną jeszcze rolę w amerykańskiej polityce, tam się będą różne rzeczy ciekawe działy. Zaplecze Trumpa, czyli ci nafciarze amerykańscy, ci tacy nie koncerny typu Exxon czy tam Chevron nawet, ale ci drobni na amerykańskie stosunki nafciarze zostaną osłabieni. A to jest bezpośrednie zaplecze Trumpa, to jest to finansowe zaplecze, które umożliwia jakby zasilanie tego ruchu no i tego prawicowego, i tego ostro prawicowego, no a przede wszystkim to jest zaplecze takie no kapitałowe i polityczne Trumpa. Także ja myślę, że ten amerykański boom się nie powtórzy. Oczywiście zasoby amerykańskie są potężne. Warto zwrócić uwagę, że w czasie tego kryzysu koszty wydobycia w Ameryce spadły około 20%. To jest po prostu niesamowite. To jest wzorcowy przykład dla tych, którzy chcą widzieć, jak działa taka właśnie machina, prawda, optymalizacji kosztów w warunkach no, niewiarygodnie silnej konkurencji. Czyli koszty idą w dół, technologia postępuje, możemy produkować więcej, ale żeby to robić, musimy mieć kapitał. I tutaj jest ten balans właśnie. Ameryka od kilku dobrych lat jest takim barometrem znaczy naftowym, czy tam naftowo-gazowym świata. I ten zastrzyk finansowy umożliwiał jej bardzo szybki wzrost. Moim zdaniem tego zastrzyku nie będzie, w związku z tym Stany jakby przestaną grać tak no, agresywną grę, jak grały, one będą ważnym tam producentem, te 10 milionów baryłek to ciągle jest tylko połowa tego, co zużywają, ale to jest potężny wolumen i dzisiaj Stany Zjednoczone mimo tych ograniczeń są dalej największym producentem ropy. Czyli myślę, że to przy takim rozwoju scenariuszu parcie Rosjan czy rola Saudi Arabii będzie po prostu taka moderato. To nie będzie walki takiej, jak była rok temu w marcu i kwietniu. I na koniec, oczy naftowego świata są również skierowane na Iran, który im bliżej końca kadencji Donalda Trumpa, tym coraz odważniej zaznaczał swoją pozycję, mimo że jest bardzo słaba realnie. I pomijając ćwiczenia wojskowe, czy też ten ostatni incydent z koreańskim tankowcem, czy nawet
kwestie związane z programem nuklearnym, no to prezydent Rouhani zapowiedział, że w ciągu 3 miesięcy Iran znacząco zwiększy produkcję, która podobno i tak już w trakcie jesieni bardzo mocno wzrosła. Ja mam takie obawy, że gdzieś eskalacja z którejś ze stron jest bardzo możliwa, z tego względu, że to te prawie 3 miliony baryłek ropy wydobywanych i eksportowanych z Iranu, to może być duży odcisk na, czy to dla Arabii Saudyjskiej, czy dla Rosji, szczególnie, że gatunek ropy wydobywanej w Iranie jest, no jest chodliwy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, na rynkach azjatyckich. I pytanie do pana, z której strony ta eskalacja może nastąpić? Znaczy mamy dwa modele, to znaczy jeden jest model naftowy i tutaj to zjawisko już zachodzi. Tutaj tak Libia, no to jest troszeczkę inny przypadek, ale przede wszystkim Iran i Wenezuela, bo te dwa państwa, dwaj producenci wielcy, członkowie OPEC zresztą, w którym Arabia Saudyjska musi sobie jakoś poradzić, już zwiększyli produkcję, już zwiększyli eksport. Po prostu ciśnienie administracji amerykańskiej spadało w związku z wewnętrznymi kłopotami, jakie oni tam mają. I to brak tego ciśnienia, czyli jakby, no, delikatnie mówiąc, przyciskania odbiorców ropy irańskiej czy ropy wenezuelskiej tak do ziemi, żeby nie kupowali tej ropy, słabło. Oni kupowali, no bo tam są konkretne i duże korzyści finansowe. I ten proces będzie postępował, ponieważ no, demokraci czy te liberalne kręgi nie stosują takich narzędzi, jak stosował Trump. Czyli nie ma takiej brutalnej siły, która mówi nie kupujcie, bo jak nie, to wam zrobimy krzywdę. I to już działa i dlatego zapowiedzi są takie, że te produkcje, te dostawy na rynek z tych dwóch krajów będą rosły. To jest dosyć proste w przewidzeniu, ponieważ takie kraje, choćby jakby Indie, które no, są potężnym partnerem Iranu, no, po prostu nie czują się już tak przyciśnięte do ziemi, żeby nie kupować i będą to kupować, to jest oczywiste. Natomiast drugi jest element bardzo niebezpieczny, ponieważ całe to, co mówiłem na początku, budowanie jakby nowego, bliskiego, Wielkiego Wschodu, ma swoje cele. To jest budowanie przecież pod patronatem też Izraela koalicji antyirańskiej. I o ile prezydent Trump był no, twardy i brutalny, ale nie posuwał się do tego ostatecznego argumentu, czyli wojny, no to tutaj można podejrzewać, że dla rozwiązania narosłych tam problemów, no generalnie no, potężnych, może tam jakaś wojenka mała wybuchnąć. I tutaj jest pytanie właśnie, czy ten wielki sojusz nasączony bronią amerykańską głównie po prostu, no nie wiem, po dziurki w nosie, czy on po prostu nie wywoła tam pewnej wojny i to by był naprawdę element, no trudno sobie wyobrazić. Jak ktoś gra na te spekulacje, to niech sobie przypomni tam lata, kiedy wybuchały te pierwsze, drugie inwazje, prawda, na Irak. I co się może dziać z cenami ropy. Także to jest scenariusz bardzo taki no, wybuchowy, ale on jest moim zdaniem bardziej realny, bo demokraci są jednak no, bardziej skłonni do stosowania takich liberalnych narzędzi, tam reguły gry, prawa człowieka i tak dalej, ale też są skłonni do takiego rozżegania wojny trochę po świecie, która jakby powiedzieć nie dotyka ich bezpośrednio, ale która daje szansę na to, żeby te problemy tamtejsze, lokalne zostały uregulowane. A proszę pamiętać, że od Turcji, prawda, już nie mówię o Libii, prawda, od Turcji do Pakistanu, to jest jeden wielki gordyjski węzeł amerykańskich problemów, ponieważ to oni tam dominują na tym obszarze i tu jest po prostu te napięcia no, doszły do potężnego poziomu. Moim zdaniem scenariusz taki konfliktu poważnego, on jest naprawdę realny i te rzeczy, które się do tej pory działy, typu tam jakieś miny pod tankowcem, jakieś zajęcia tankowca, no ten koreański tankowiec, który Irańczycy sobie wzięli za to, że Koreańczycy im zablokowali środki na kontach, prawda, też pod na żądanie Amerykanów. Także to jest scenariusz, który prowadzi do tego, że w pewnym momencie taka prowokacja jakaś z którejś strony, nie wiadomo o której, po prostu zaskutkuje i kilka rakiet pójdzie, no jakby powiedzieć, może chwilę za wcześniej, tak jak ten ukraiński samolot spadł przez to, że po prostu komuś nerwy nie wytrzymały. Tam ta beczka prochu jest coraz bardziej nabita prochem i coraz bliższa do jakby wybuchu. Tam dawno takiej poważnej wojny nie było, przypomnę, bo 2011 to jest ostatni moment, kiedy tam naprawdę poważne, jakby to nazwać,
no, zmiany zachodziły takie typu właśnie wojennego, a proszę pamiętać, że pandemia światowa ma takie same skutki jak kiedyś kryzys 2007-2008. Otóż tam na tych terenach właśnie powiedzmy MENA tak zwanych wybuchły te rozruchy, ta rewolucja arabska czy wiosna arabska z tego powodu, że po prostu gwałtownie się obniżył poziom życia tamtych społeczeństw. I to była podstawa do wybuchu tej wiosny arabskiej. Dzisiaj mamy bardzo podobne uwarunkowania. Pandemia powoduje, że tam się poziom życia obniża, narastają sprzeczności, zwłaszcza między tymi dwoma blokami, czyli szyickim i sunnickim. I moim zdaniem taki duży, coś na kształt właśnie wiosny arabskiej, ale z większym naciskiem nie na grę tam wewnątrz państw, ale między państwami, on może, że tak powiem, działa, taki scenariusz się zrealizować. No oczywiście dla cen ropy to każdy, kto się tym zajmuje, wie, jakie to ma skutki, więc to jest jedna rzecz, bo ten scenariusz techniczny, czyli zwiększenia sprzedaży irańskiej, tam wenezuelskiej ropy, jest dosyć prosty, to jest oczywiste. Natomiast tak naprawdę wielkim pytaniem jest, czy tam wybuchnie dużej skali konflikt, który no, gwałtownie wpłynie na rynek ropy. No, zablokowanie przez Iran cieśniny Ormuz, prawda, jest ABC, to jest podstawa wtedy. Już nie mówię o bombardowaniu, czy tam o strzelaniu rakietami jakichś dużych instalacji, dużych pól wzajemnie, prawda, jednej i drugiej strony. Wypadnięcie Arabii Saudyjskiej, wypadnięcie tego regionu w ogóle z rynku ropy naftowej, no to jest scenariusz, który moim zdaniem możemy oglądać w 2021. Szczególnie jeśli tak dużo do powiedzenia mają grupy rewolucyjne jak w Iranie. Natomiast jeszcze na koniec chciałbym zapytać o rolę Unii Europejskiej i w ogóle krajów Europy w kontekście Iranu, gdy dla mnie to zawsze był paradoks, ponieważ rynek irański zarówno pod kątem inwestycji, jak i zaopatrzenia w energię dla Unii Europejskiej jest bardzo, bardzo ważny. Natomiast gdzieś tam w ramach Sojuszu Zachodu Unia Europejska szła w ramię z Stanami Zjednoczonymi. Czy może tutaj dojść do rozłamu i do poróżnienia się pomiędzy Bidenem a Unią Europejską w stosunku właśnie do Iranu? Moim zdaniem ten region będzie poważnym jakby elementem no, negocjacji z nową administracją, ponieważ warto pamiętać i w Rosji, bo to też jest element odcinania Europy, prawda, od zasobów energii, od rynków pewnych, jak i z Iranem, bo to jest domena europejska, szczególnie niemiecka, warto pamiętać, i Turcja, bo to jest to, co oferuje Erdogan, to jest to, żeby zbliżyć się z Europą, a oddalić się od Stanów Zjednoczonych, czy jakby, żeby zelżeć tą kontrolę Stanów Zjednoczonych. I to jest poważny problem, z tym, że ja bym tu nie przeceniał, jakby powiedzieć, no, tej suwerenności, czy takiej no, decyzyjności Unii Europejskiej. Warto przypomnieć historię z 2018-2019 roku, kiedy Trump wypowiedział porozumienia z Iranem. I co się stało? No, Europa zamarkowała pewne ruchy, wyraziła swoje oburzenie i nie zrobiła praktycznie nic. Samo powołanie jakiejś takiej firemki, która miała ten handel umożliwiać, trwało strasznie długo i potem ona nic kompletnie nie zrobiła. Czyli Unia Europejska raczej trochę mówi, natomiast nie jest samodzielnym graczem, który wbrew Stanom Zjednoczonym mógłby przeprowadzić pewne interesy, prawda, własne. Chociaż ostatnie porozumienie z Chinami wbrew naciskom amerykańskim jest no, coś mówi, ale to może zostać też rozmyte, rozmydlone, prawda, przyciśnięte i wymuszone, prawda, żeby porozumienie jest, chociaż jeszcze nie podpisane, ale ono nie będzie działać. Także ja myślę, że Iran, jeżeli znajdzie się w takim ogniu konfliktu, to tutaj Europa nie będzie miała żadnego wpływu, nie będzie żadnym aktorem, ponieważ Europa nie potrafi obronić nawet własnych granic, jak pamiętamy z 2015 roku przed napływem no, imigrantów. Oczywiście to też wywoła pewną falę imigrantów i w ogóle nacisk na Europę i tak dalej, ale Europa tutaj nie będzie grała. To znaczy pytanie jest takie wtedy, czy Europa przy takim konflikcie pójdzie w stronę Rosji, czy nie? No bo naprawdę alternatywą energetyczną dla Europy i też rynkową, to znaczy zdobycie rosyjskiego rynku i też przejścia do Chin jest poważne. I wtedy raczej
w przypadku konfliktu na Bliskim Wschodzie Europa będzie próbowała jakby ocieplić stosunki z Rosją, natomiast nie będzie samodzielnym graczem w tym regionie Wielkiego Bliskiego Wschodu, ponieważ nie ma tam żadnych narzędzi. Tam żaden kraj nie współpracuje blisko z Unią, z żadnym krajem Unii Europejskiej, a Iran, który jest potencjalnym sojusznikiem Unii, Niemiec szczególnie, jest po prostu pod takim naciskiem, że Unia po prostu tam się boi wciskać swoje palce, bo mogą zostać przytrzaśnięte. Unia Europejska nie ma jeszcze tej suwerenności, trzeba powiedzieć, jak przez kilka lat dążyła. Natomiast nie sądzę, żeby Biden wycofał się z tego nacisku na Unię Europejską, budowania tego, jakby to nazwać, no, sojuszu Zachodu wobec po pierwsze Chin, a po drugie tego regionu, którym Amerykanie dominują i oni tam są kreatorami konfliktów albo kreatorami porozumień. Natomiast nie Europa, Europa tam nie ma żadnych narzędzi, tam Europa jakby ledwo, nawet nie broni swoich granic przed skutkami tamtych konfliktów, więc ja myślę, że jedynym wyjściem dla Europy, co od dawna postuluje Macron, jest sojusz z Rosją, żeby zabezpieczyć się w dostawach, prawda, surowców energetycznych, szczególnie gazu, no bo to zresztą widać po Nord Stream 2, że tu Europa jednak jakąś tam konsekwencje no, przejawia, prawda? Ale nie myślę, żeby mogła w jakikolwiek sposób zagrać, zainterweniować, nacisnąć na Amerykanów, żeby tam nic nie robili złego w najbliższym czasie. To budowanie tej suwerenności, tej autonomii suwerennościowej europejskiej to są lata i to jest bardzo niezdecydowany proces i Europa nie wie, czy chce być samodzielnym graczem światowym, czy raczej szuka dalej ochrony tam amerykańskiej w ramach NATO, prawda, no ale to też ma swoje konsekwencje, więc nie, Europa nie będzie tam żadnym aktorem, Europa będzie tylko obrywać odłamkami z tamtego konfliktu, jeżeli on wybuchnie. Ja bym nie chciał, żeby on wybuchł, ale po prostu te wszystkie procesy, o których przed chwilą mówiłem, one narastają, one są bardzo podobne jak procesy właśnie po 2007 roku, kiedy ta fala, jakby powiedzieć, kryzysu oczywiście popłynęła na peryferię, prawda, no bo centra zrzucają w kryzys na peryferię i tutaj właśnie to jest bardzo podobne. I na zakończenie, bo pan o to nie zapytał, ale ja jestem zadziwiony, powiem szczerze, sytuacją na rynkach finansowych, ponieważ to, co się działo z ropą, prawda, te poziomy jakby tych cen ropy naftowej, też gazu ziemnego amerykańskiego, były po prostu, no, w ogóle tak z analizy, powiedzmy, fundamentalnej, no to tak człowiek patrzył, mówił, gdzie tu oczy podziać, bo nic nie rozumiemy. Wydaje mi się, że tam na rynkach finansowych jest jakieś niesamowite frenzy, jakiś niesamowity optymizm, apetyt na ryzyko, jak to mówi się w tych kręgach, które chce, jakby to powiedzieć, zdyskontować teraz dojście do władzy nowej administracji amerykańskiej. Natomiast to rzeczywiście jest coś niebywałego, to znaczy poziom optymizmu tych rynków wobec ropy naftowej, no bo ja to obserwuję, jest po prostu niewiarygodny. To naprawdę tutaj rola Arabii Saudyjskiej, rola OPEC-u nie jest tak znacząca jak rola właśnie napływu i odpływu kapitału, który warto pamiętać, że rynki ropy czy rynki surowców są drobnym odłamkiem rynków finansowych, to jest tam od 1 do 2%, tak kiedyś to analizowałem, czyli tam przepływy finansowe między tymi rynkami są bardzo łatwe, więc nie ma tu problemu. Czyli ogromne pieniądze napłynęły na rynki surowcowe, zwłaszcza na rynek ropy, no i pytanie jest dalej, jak co z tym będzie. Natomiast mówię, zachowanie, ten optymizm ropy, znaczy inwestorów, jest po prostu dla mnie fundamentalnie na to patrząc, no, bardzo dziwny. No wiadomo, po pewnym czasie może dowiemy się, co tam motywowało, jakie były mechanizmy tego optymizmu i tego wzrostu cen, ale no, ciekawe. Moim zdaniem ten trend będzie trochę trwał. To nie jest jakby taki krótkotrwały. To widać, że to ma mocne podstawy i duże zasoby kapitału za sobą. Tak, no, przy obecnej sytuacji, kiedy rynki finansowe są formą tak naprawdę naczyń połączonych, szczególnie rynki surowcowe i rynki akcji, to w momencie, kiedy trwa tak naprawdę ta hossa szczepionkowa, kiedy nadzieje na szybki powrót dzięki szczepionce do normalności są wysokie, a poza tym ta gołębia polityka światowych banków centralnych musi mieć też gdzieś swoje ujście
i ten kapitał gdzieś no finalnie trafia. Najlepiej na rynek akcji, a tym samym to napędza rynki surowcowe. Może i lepiej, bo jak trafi na rynki realne, to będziemy mieli taką hiperinflację, że nas ta fala naprawdę zmieci. Więc na razie może nie w tych spekulacyjnych bańkach się tam umieszcza, bo jeżeli będą rzeczywiste oznaki inflacji, czy to amerykańskiej, czy światowej, no już nie mówię amerykańskiej, bo amerykańskiej to znaczy, że eksport inflacji nie działa. Natomiast jeżeli będzie to na rynkach realnych, no to kryzys jest już na potęgę. Na razie, dobra, niech w tych derywatach się topią te kosmiczne sumy pieniędzy, zobaczymy, co z tym jest. Natomiast rzeczywiście tutaj ten napływ gotówki i ten, jakby to powiedzieć, no eksploatowanie nagromadzonego kapitału zachodniego, czy to amerykańskiego, czy europejskiego, czy japońskiego, no z pewnością, no ale nie przypuszczałem, że aż tak wesoło będzie na tych rynkach, ponieważ no mówię, analiza fundamentalna mówi, no nie jest źle, no tam już jakby wracamy do równowagi, ale gdzie te powody do optymizmu? No nie za bardzo są. No, a rynki rosną jak na drożdżach. Także no, ciekawe czasy i życzę powodzenia w tych rozgrywkach. Tak. No, wydaje mi się, że takim punktem zwrotnym może być moment, kiedy świat sobie, bo duży gracz zorientują się, że chociaż to jest takie mityczne, duzi gracze, bo szczerze mówiąc, tak naprawdę pierwszy raz od wielu, wielu cykli, można powiedzieć, że to ulica zapoczątkowała odbicie na rynkach akcji, tym samym surowcowych też. Natomiast kiedy świat się zorientuje, że tak naprawdę nie można zadrukować kryzysu, wtedy przyjdzie to załamanie. Ale to oczywiście zweryfikuje rynek, bo zaskakiwał nas wielokrotnie. Natomiast ja tak w ramach zakończenia, bo już mija nam prawie 40 minut rozmowy. O, to za długo. Staram się odchodzić od tych czynników, instrumentów, analizy stricte finansowej naszych rozmowach i skupiać się na esencji tego rynku, którym jednak jest finalnie na koniec to, co się dzieje w ramach tej równowagi popytowo-podażowej, bo nawet jeśli rynki finansowe skalują ceny surowców, mam na myśli, że powodują dużą zmienność w jedną i w drugą stronę, to oni jednak podejmują decyzje na podstawie tego, co dzieje się na realnym rynku. No, może i tak jest, ale moim zdaniem nie do końca. Tu są inne cele. No, choćby proszę zauważyć też niezwykły wzrost i taki run w górę tych pozwoleń na emisję CO2 europejskich, ten formułat ETS-u czy EU-a, prawda? To jest coś niezwykłego. To jest oczywiście mikroskopijny rynek, tam nie ma to znaczenia w makroskali, ale moim zdaniem te dwa elementy są bardzo ważne. Po pierwsze, cena ropy. I to są te, jakby powiedzieć, globalne cele podstawowe. Bardzo duże obciążenia na energię konwencjonalną. To EUA rośnie 35 do euro już za tonę. To jest niesamowite. I z drugiej strony cena ropy rośnie, bo to musi być element fundamentalny, żeby energia odnawialna, zielona się opłacała. Czyli moim zdaniem, oczywiście ma pan w pełni rację, jeżeli rynek już jakby powie nie, no to się musi dostosować te finanse i te spekulacje, ale jeżeli rynek jest taki kozi-koza, to można różne cele przeprowadzać przez to, no to wystarczy dozować. Warto zauważyć, ja też śledzę takiego Jacka Kempa, który w Reutersie tak bardzo przystępnie publikuje takie zestawienia. On sam dużo narzekał, że te dane z giełda światowych są nietransparentne, ale on to bardzo ładnie wybiera z tych danych i ilustruje to tych właśnie otwarte pozycje, pozycje pozytywne, negatywne, znaczy krótkie, długie i tak dalej, więc tam bardzo ciekawe zjawiska i na przykład po fakcie już wiemy tam kwietniowo-majowym tym wydarzeniach, o których kiedyś rozmawialiśmy, jak potężne ilości kapitału napłynęły na rynki ropy naftowej. To jest po prostu ewenement. Oczywiście my to wiemy po fakcie i tak dalej, to jest tylko tam część tej wiedzy, która by się bardzo przydała pogłębić, ale to jest naprawdę też rynki finansowe, czy powiedzmy no, kapitał jako ten gracz podstawowy, warto pamiętać, że kapitał jest podstawowym elementem gospodarki i ekonomii, to nie jest takie, że tylko rynek. Rynek umożliwia pewne gry, jeżeli rynek
jest taki, jaki dzisiaj rynek ropy, to można różne rzeczy grać i moim zdaniem długofalowa gra jest właśnie na to, na obciążenie podatkami paliw kopalnych i z drugiej strony podwyższenie ich ceny. Tak, i rynkom finansowym w przyszłym, w trakcie przyszłego spotkania poświęcimy troszkę więcej, bo wiem, że Pana podejście do tego tematu jest dosyć interesujące i wyjątkowe w zestawieniu do innych tradycyjnych analiz, ale o tym już za miesiąc. Dziękuję Panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie i Państwa zapraszam już za tydzień na spotkanie solo ze mną. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję Panie Łukaszu i dziękuję tym, którzy wytrzymali do końca. Było bardzo ciekawe, przynajmniej w mojej opinii, więc to była przyjemność. Dziękuję i do usłyszenia.